Dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, a dziś witam serdecznie, rozrusznik poranny i dziś będzie to taki rozrusznik, jaki często występuje w moim przypadku. To są ćwiczenia, które bardzo, bardzo często robię sam, codziennie, bo są skierowane na pewne dysfunkcje, które posiadam we własnym ciele, więc dzisiaj się z Wami tym podzielę. Póki co zaczynamy standardowo od rozgrzewki, po to, żeby troszeczkę krew szybciej pokrążyła, poprzez to, że serducho zacznie szybciej bić, więc bieg bokserski, pykamy, ręce do góry, ręce do przodu, ręce do dołu, kolanka wysoko, mogą być pięty do pośladków, mogą być luźne przeskoki, generalnie niech się coś zacznie dziać. Staraj się oczywiście nie tupać, bo pewnie robisz te ćwiczenia rano, mam nadzieję, że tak jest, więc nie obudź reszty domowników, no chyba, że ich obudzisz po to, żeby ćwiczyli razem z tobą, to wtedy jak najbardziej. Możesz w sumie też obudzić sąsiada albo sąsiadkę z dołu, co też może być całkiem pozytywne, więc niech poćwiczcie razem. W sumie tup, nie przejmuj się, tup, ile da radę. Okej, jeszcze 5 sekund i zaraz sobie pojedziemy z kolejnym ćwiczeniem. Przy czym teraz oczywiście standardowo minutę ćwiczymy, 15 sekund odpoczywamy, a tymczasem przygotuj się do kolejnego ćwiczenia. I teraz to ćwiczenie ja wykonuję bardzo, bardzo często, ponieważ ja mam taki problem z przejściem odcinka piersiowo-lędźwiowego, tam gdzie się odcinek piersiowy kończy, a lędźwiowy zaczyna, to mi się tam mało kręgosłup zgina, więc wykonuję sobie tego typu ćwiczenie, jak teraz widzisz. Staram się napiąć brzuch, utrzymać miednicę cały czas neutralnie, a ruszać tylko tą górną częścią kręgosłupa, tak żeby się zwijać, żeby się garbić i później przeprostowywać, ale nie w lędźwiach, tylko w odcinku piersiowym i w odcinku szyjnym, przy czym dominujący jest odcinek piersiowy. Tam, gdzie czuję, że mi się kręgosłup nie zgina i nie rusza, to tam skupiam całą swoją uwagę, więc rób tak samo jak ja, bo być może też masz ten problem. I w ten sposób sobie działamy jeszcze przez 23 sekundy. Więc cały czas skłon, wyprost, skłon, wyprost. Moja uwaga idzie dokładnie na te miejsca, gdzie jest mało ruchomości. Oczywiście moje ciało jest mądre, albo inaczej jest sprytne i będzie kombinowało, żeby przenieść ruchomość troszkę wyżej dysfunkcji, troszkę niżej, żeby coś, co już się ruszało, a coś, co się nie rusza, żeby dalej było zabetonowane, ale ja nie, bo ja świadomie staram się rozruszać to, co nie działa. Dobra, mamy zrobione, 15 sekund przerwy, a teraz kolejne ćwiczenie będzie w klęku podpartym i znowu będę kierował całą swoją uwagę właśnie na ten sektor, tylko że teraz będzie to ruch rotacyjny. Do tej pory mieliśmy skłon i wyprost, a teraz będzie ruch rotacyjny, więc ręka idzie na głowę, wykonuję rotację. Ta ręka podporowa stara się odepchnąć mnie od ziemi, łokieć staram się wyciągnąć na maksa do góry, ale zwróć uwagę, lędźwiami nie ruszam, poślady nieruchomo. Tam się w ogóle nic nie dzieje, nic się nie skręca, brzuch napięty, cała moja uwaga jest skierowana na ruchomość w odcinku piersiowym, więc ty też tak zrób. Jeszcze mamy parę sekund i będzie zmiana, ja zaraz o tym powiem. Jeszcze chwila, ja już sobie zrobiłem zmianę, ale ty poczekaj. Dobra, i teraz zmiana, druga strona. Wszystko tak samo, czyli rotacja w odcinku piersiowym i pracujemy nad ruchomością kręgosłupa. Oczywiście tutaj to jest takie parę minut dosłownie ćwiczeń. Jeśli szukasz więcej, jeśli chcesz więcej, jeśli te ćwiczenia ci się podobają, wbijaj na człowiekurusie.pl, kup sobie mobilne ciało 2.0, tam czekają cię bardziej poukładane zestawy, 30-minutowe filmy, gdzie jest to wszystko podzielone na kręgosłup, na biodra, na tylną taśmę, przednią taśmę, staw skokowy, nadgarstki, odcinek szyjny i tak dalej, więc zajrzyj tam i kup sobie ten program, dzięki czemu będziesz wspierać mnie, rozwój tego kanału i dzięki czemu zyskasz na formie, więc wszyscy tutaj wygrywają, więc no właśnie, zapraszam, człowiekurusz.pl, zakładka kursy. Tymczasem jedziemy sobie z trzecim ćwiczeniem, zaczynamy sobie z pozycji klęku, jednonóż, ale staramy się wypchnąć tułów jak najdalej do przodu i teraz co? Unoszę sobie kolano nogi zakrocznej do góry, staram się nie podnosić sylwetki do góry, staram się tylko napiąć poślad nogi zakrocznej najmocniej jak się da i nic nie zmieniać, czyli brzuch napięty, ciało neutralnie, wszystko po prostu jest tak, jest, jedyne co to prostuję nogę i napinam poślad. Co się wtedy dzieje? Mobilizuje się zginacz biodra nogi zakrocznej, czyli coś, co zawsze u wszystkich osób, które dużo siedzą, a ja również dużo siedzę, bo nawet teraz nagrywając ten komentarz do tego filmu siedzę, no to po prostu te mięśnie są często słabe i równocześnie spięte, więc trzeba je pomobilizować. Mam nadzieję, że zmieniłeś stronę, bo ja się rozgadałem, a już mamy drugą nogę, więc pracuj, ale to jest takie ćwiczenie,
wrażenie, że warto ten rozrusznik dzisiaj pyknąć dwa razy, więc później jak skończysz, to odpal raz jeszcze i przejdź wszystko dokładnie, a na koniec zostaw mi komentarz, zostaw łapę w górę i podeślij film znajomym. Sorry, że ja tak o tym paplam, ale to jest naprawdę ważne. Dobra, 15 sekund przerwy. To jest naprawdę ważne, bo kurczę, jak ten kanał się ma rozwinąć? No właśnie tak, że ci, co z niego korzystają, co widzą benefity, biorą i rozsyłają swoim znajomym, zapraszają ich do wspólnych treningów i niech tak to będzie, niech ten kanał dzięki temu rośnie, a ja ci bardzo dziękuję, że się właśnie mi pomagasz w ten sposób. Tymczasem kładź się na plecy i robimy wypchnięcia bioder. Ja to ćwiczenie również robię, wzmacnianie mięśni posturalnych. Wcześniej zwróć uwagę, jakie to jest kolejność zdarzeń. Najpierw mobilizowaliśmy zginacz bioder, a teraz przeciwstawnie poprzez angażowanie poślada mobilizujemy ten sektor, czyli rozciągnęliśmy to, co z przodu, a teraz wzmacniamy to, co z tyłu, dzięki czemu przywracamy odpowiedni balans mięśniowy. Fajnie, nie? 30 sekund minęło, więc zmień sobie stronę i jedziemy z drugą nogą bardzo mocno, bardzo dokładnie na tych samych zasadach. Dzięki czemu w tym materiale sobie tutaj rozpracowaliśmy słabe mięśnie i porozciągaliśmy je, powzmacnialiśmy, więc kurczę, no, będziesz czuć się lepiej, tylko rób to regularnie, rób te ćwiczenia codziennie i wtedy dopiero za jakiś miesiąc poczujesz różnicę i będziesz czuć się lepiej. Ach, tylko nie przerywaj wtedy, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Dobra, minuta minęła, 15 sekund przerwy, zaraz sobie pojedziemy dalej, więc weź łyka wody, przygotuj się i zaraz ciśniemy. Tym razem będziemy zaczynać w podporze bokiem i to również jest ćwiczenie, które wykonuję. Jesteśmy w podporze bokiem o nogach ujętych i jedna noga idzie do góry. I co? Wzmacnianie poślada? Jest. Wzmacnianie mięśni brzucha? Jest. Wzmacnianie mięśni skośnych i taśmy bocznej? Jest. Tutaj wzmacnianie mięśni przykręgosłupowych? Jest. No po prostu wzór ćwiczenia, tylko trzeba je wykonywać dokładnie, więc upewnij się, że nic się tutaj w lędźwiach nie zagina, że nie oszukujesz, nie wyginasz się, że masz neutralne ustawienie kręgosłupa, że aktywizujesz mięśnie tak jak trzeba i jedziesz góra, dół, zaraz będzie zmiana strony. I super, i zmień stronę. I teraz jeszcze chwilę, popracuj sobie drugą stroną. Jeszcze mamy 20 sekund na tą drugą stronę. Napinaj brzuch, to jest trudne ćwiczenie. Ja wykonując te ćwiczenia pamiętam, to naprawdę czułem już i pośladki, i brzuch mocno, i rękę podporową, ale co tam, jeszcze chwilę, jeszcze 10 sekund tylko. I 4, 3. Bardzo dobrze, podzieliłem się z Tobą moimi ćwiczeniami. Mam nadzieję, że Ci się spodobały, że będziesz robić je regularnie. Dzięki za dziś, widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć!